Paweł Smektalski, który działał pod pseudonimem Unboxal, zrobił sporo szumu na polskiej scenie YouTube kilka lat temu. Mimo że jego popularność nie jest już tak duża jak kiedyś, wciąż posiada imponującą liczbę subskrybentów, ponad 1,5 miliona, oraz fanów na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 200 tysięcy osób. Założył swój główny kanał we wrześniu 2013 roku i nagrywał na nim różne testy i unboxingi. To jednak nie było to, co wyróżniało Pawła wśród innych twórców. Witam w kolejnym unboxingu paczek. To, co przyciągało uwagę widzów, to jego niebanalne i oryginalne podejście do tworzenia filmów. Skupiał się na otwieraniu paczek i prezentowaniu różnych produktów w sposób ciekawy oraz zabawny. Otwierając paczkę, mamy nie zginąć. Nie wiem trochę dlaczego. Każdy kolejny film przynosił mu coraz większą liczbę fanów, dzięki czemu stał się popularny zarówno wśród młodszej, jak i starszej widowni. Pawła wyróżniało też to, że na każdym kadrze widoczne były jedynie jego ręce, a tłem był fragment podłogi, na której kładł prezentowane przedmioty. To dało unikalny charakter jego filmom. Co więcej, przez długi czas ukrywał swoją twarz, co budziło zainteresowanie i tajemnice wokół jego osoby. Jego nieodgadniony wizerunek przyciągał widzów i budził jeszcze większą ciekawość, co sprzyjało jego popularności. Jeszcze przed głównymi newsami chcemy Wam dać sposób na relaks dzięki grze Hero Wars. Masz dosyć pracy, która nie przynosi przyjemności? Masz dość stania w korkach? Nie możesz znaleźć spokoju w domu? Czujesz się zwyczajnie? Nie pozwól temu i zostań legendą. Odkryj grę Hero Wars stworzoną przez Nexters. Możesz w nią grać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Jeśli na przykład nudzić się w pracy, to bez obaw możesz odpalić grę w nowej karcie, kiedy na przykład wypełniasz tabelki w Excelu. Na pewno brakuje Ci gier RPG z młodszych lat, dlatego Hero Wars jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Odkryj imponującą historię w kampanii, pokonaj tytanów w lochach i zgarnij najlepsze nagrody, sławę i pozycje w rankingu. Razem z przyjaciółmi możesz walczyć z bossami i rywalizować przeciwko innym graczom. W tej grze możesz odkryć swój ukryty potencjał. Gra Hero Wars jest ciągle aktualizowana na bieżąco i twórcy chętnie słuchają propozycji od graczy, dzięki czemu każdy jest zadowolony. Grę Hero Wars pobrało ponad 100 milionów graczy. Nie bez powodu, bo Nexters kocha całe community. Dodatkowo, deweloperzy dają 5 najlepszych bohaterów dla nowych graczy, w tym też 600 szmaragdów i 30 tysięcy złotych monet. Zrób przerwę, aby zostać bohaterem. Dziękuję grze Hero Wars za bycie sponsorem tego materiału. Kliknij w link w opisie lub zeskanuj kod QR, aby zagrać w Hero Wars już teraz. W okolicach roku 2016 miała miejsce afera związana z wyrzuceniem Unboxala ze szkoły. Szkoła, w której uczył się Paweł, otrzymała parę maili ze skargami, w której chodziło o jego twórczość poza zajęciami. Dyrekcja zaciekawiła się filmami Pawła. Usłyszeli niektóre wulgaryzmy i zachowanie na filmach, które były częścią jego kontentu, zastanawiając się, co dalej z nim zrobić. O całej dramie było bardzo głośno na tamte czasy, ponieważ większość internautów nie popierała zachowania szkoły w tej sytuacji, gdyż nie powinna ingerować w twórczość i życie prywatne innych uczniów. Pomimo plotek, Unboxal nie został z niej wyrzucony, lecz wiemy jedynie tylko, że szkoła postawiła mu ultimatum, a o finale sprawy nie wiemy za wiele. Jednakże z czasem forma otwierania paczek zaczęła się nudzić, a widzowie zaczęli tracić zainteresowanie. Paweł zdawał sobie sprawę, że musi zrewolucjonizować swoje podejście, by przyciągnąć uwagę widzów na nowo. Unboxal wbił swój pierwszy milion subskrypcji i uczcił to w zaskakujący sposób. Z tej okazji pokazał swoją twarz i następne filmy były już z jego wizerunkiem. Z racji tego postanowił zacząć tworzyć filmy w nowym formacie, który miał być równie ciekawy jak wcześniej i to był dobry ruch ze strony Unboxala. Unboxal prowadził też kiedyś kanał na YouTubie dla swojego kota o nazwie Kot Ogląda. Pokazywał on swojemu kotu różne filmy i nagrywał jego reakcje. Wszystkie filmy z jego kotem obejrzało ponad 100 tysięcy osób, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na taki poboczny ruch ze strony youtubera. Z czasem jego filmy na głównym kanale zaczęły zawierać więcej treści, a otwieranie paczek stało się tylko jednym z elementów jego produkcji. Postanowił wprowadzić swój własny podcast o nazwie Realcast, w których gościł różnych twórców, dla przykładu Kruszwil, Nitro, Freeze czy też Marcin Dubiel, i poruszał tematy, które często były trudne i kontrowersyjne. Ja tylko chciałem zrobić... Widzowie chcą krwi, widzowie chcą twojej opinii. Mamy eksperta tutaj od tworzenia ekip. Co myślisz o Teamie X? W ten sposób chciał przyciągnąć widzów zainteresowanych omawianymi tematami. Jednakże mimo, że podcasty były ciekawe i angażujące, po pewnym czasie również przestały generować wysokie liczby wyświetleń. Ostatni odcinek w tym formacie pojawił się w grudniu poprzedniego roku, nagrany z udziałem miksera i na ten moment nie wiemy nic więcej o kontynuacji tej serii. Po krótkiej przerwie umieścił na swoim kanale filmy, w którym omówił wstępne plany i przekazał widzom, by przesyłali paczki na odcinek. W taki sposób ukazał się pierwszy film z nowej serii pod tytułem Paczki od widzów. Nie było tego dużo, gdyż pojawiły się tylko 4 odcinki. W międzyczasie Unboxal podzielił się z widzami nową autorską muzyką wrzuconą na jego kanale pod tytułem Fighting the Shadow, wspólnie z Kinderboomem.
była stworzona na potrzeby nadchodzącej wtedy gali Fame MMA, na której już w 2021 roku mówiło się o możliwym debiucie Unboxala. Wówczas naturalnym przeciwnikiem dla niego wydawał się być Sylwester Vardenga, z czego wyniknęła mała afera. Ja miałem walczyć z Unboxalem, taką dostałem propozycję i Unboxal dał pewne warunki. Wszystkie warunki zaakceptowałem, nagle mówi... Zaakceptowałeś? A to nie walczę. Sylwester Vardenga zapytał Unboxala o to, czy ma się spodziewać walki z nim, czy może potencjalny przeciwnik Vardengi się wycofał. Nastąpiła kilkuminutowa wymiana zdań, a potem Unbox umieścił kilka relacji w sieci, w których miał wszystko wyjaśnić, zaczepiając przy okazji Boxdela. Idziecie sobie na konferencję, Wojtuś was zaprasza, wszystko zapowiada się super, chodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Vardenga i mówi... A gdzie jest Unboxal? Potem jeszcze Boxdel robi faworyzowanie Vardengi na aferkach, robi ze mnie content. Vardenga postanowił odpowiedzieć na tę relację, odbijając całkowicie piłeczkę w stronę Pawła. Może ja tak na szybko opowiem już teraz. Z Unboxalem ja miałem walczyć na 11. On chciał walczyć i ustalił warunki. Ja się zgodziłem, nie? I nagle mija tydzień i dostaję informację, że no... Niby się zgodziłem, ale Unboxal jednak zmienił zdanie, że może za 3 miesiące. Do akcji włączył się również wspomniany przedtem Boxdel, odpowiadając w kwestii faworyzowania Vardengi w swoim aferkowym programie. Poruszyłeś kwestię aferek. Faworyzuję Sylwka Vardengę przez to, że powiedziałem, że nie do końca dobrze wypadłeś na tej scenie. To nie jest faworyzowanie Sylwestra Vardengi. Powiedziałem tylko moje zdanie. Unboxal parę chwil później nagrał ostatnią relację, by odpowiedzieć poprzednikom. Ostatnio sobie trochę pośmieszkowałem, mimo że nie wyszło to za dobrze, nie każdy zrozumiał żart. No i w końcu wypadałoby nagrać bardziej poważny statement w samochodzie, bo sytuacja jest poważna. Następnie na jego story pojawiła się odpowiedź na pytanie zadane przez widza, na co ten odpowiedział, że internet stał się strasznie nieformalny i że czekają go dramy, oskarżenia i sprawy sądowe. O całej sprawie większość zapomniała i wszystko ucichło. Jak się okazało, Unboxal rzeczywiście zadebiutował w Fame MMA dopiero w 2022 roku. Jego walka została ogłoszona na konferencji Fame. Wówczas Unboxal dowiedział się, że będzie walczył w karcie głównej gali Fame MMA 13 i zawalczy w walce wieczoru z Denis Rozyniakiem. Podczas konferencji i face to face Unboxal z Nitro można było zauważyć, że Paweł nie do końca radzi sobie z własną psychiką. Brakowało mu pewności siebie, pewniejszych wypowiedzi i ruchów, a jedynie przytakiwał lub nie zgadzał się z wypowiedziami uczestników tych obu formatów. Nitro bardzo często wbijał wtedy szpileczki Unboxowi, a ten nie za bardzo wiedział, jak odbić piłeczkę i jak się zachowywać pod presją. Jak po prostu według ciebie on wygląda technicznie? No moim zdaniem chujowo. Sergiusz zapytał Wojtka Goli, kogo chciał okłamać, mówiąc w jednym z odcinków, że Unboxal ma dużą siłę w ciosach i świetną technikę. Ja mam do ciebie pytanie, Wojtek, bo stwierdziłeś na końcu, że jest dobra siła ciosu i bardzo dobra technika. I teraz ja mam do ciebie pytanie, chciałeś siebie okłamać czy nas? Ten odpowiedział, że zostało to wypowiedziane w celu zmotywowania Unboxala. Ta sytuacja również go zdenerwowała i widać, że niezbyt sobie radzi z negatywną opinią. Było więcej tego typu sytuacji. Ja pierdolę, jesteś mistrzem łapania słówek i... No nie, ale no musisz mieć po prostu jakieś zachowanie, które jakieś koherentne będzie w danym momencie. Paweł reaguje na negatywną opinię za każdym razem tak samo i widać, że go to strasznie podkręca i nie daje sobie z tym rady. Nie mam siły. Nie mam siły, kurwa, no. Nikt z nich wcześniej nie miał doświadczenia w sportach walki, więc nie można było oczekiwać efektownej walki. Oboje jednak pragnęli wykazać swoją dominację i pewnie wygrać ten pojedynek. Według bukmacherów faworytem był Sergiusz Nitrogórski. Na treningu prasowym żaden z zawodników nie wyróżniał się szczególnie swoimi umiejętnościami. Jednak pewność siebie Nitro zdecydowała o kursach, gdyż nie odpuszczał Pawłowi Unboxalowi Smyktelskiemu, przez co wielu uważało, że zniszczyło to psychikę Pawła przed walką. Nie mam siły. Warto zaznaczyć, że Nitro, który sam podkreślał, że ta walka nie będzie piękna, ponieważ żaden z nich nie potrafi walczyć, cały czas był pewny swojego zwycięstwa, podczas gdy jego rywal twierdził, że może mieć szansę, aby jego ręka została podniesiona w górę. Finalnie Unboxal wygrał i zdeklasował przeciwnika. Wielu internautów nie było zadowolonych decyzją Fame'u świadczącą o tym, by ten walczył w walce wieczoru, gdyż jego zasięgi na tamten moment już były niskie, jednocześnie jeszcze debiutując. Jakiś czas później Paweł wrzucił film na kanał w innym formacie. Zdecydował się, że będzie tam układał własną tier listę najlepszych i najgorszych zawodników Fame MMA podczas 14 edycji. Na samym końcu filmu pokazał, w jaki sposób robi muzykę, a następnie zniknął całkowicie z internetu. Film ten uzyskał na ten moment 48 tysięcy wyświetleń, co nie jest zadowalającym wynikiem.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Unboxal obecnie skupia się na produkcji muzyki, co może być przyczyną jego przerwy w nagrywaniu filmów. Podobny zabieg zastosował Skien, o którym mówiliśmy w filmie dedykowanym jemu. Przerwa może być również spowodowana tym, że Paweł nie radzi sobie z psychiką działając w sieci. Bez względu na przyczyny, fani Unboxala z pewnością czekają na jego powrót i są ciekawi, co przyniesie przyszłość. Warto dodać, że Unboxal zawsze starał się tworzyć interesujący i oryginalny content, który wyróżniał go spośród innych twórców internetowych. Często wprowadzał nowe pomysły i eksperymentował z różnymi formatami, aby zaskoczyć swoją widownię. Niektóre z nich odnosiły ogromny sukces, ale inne nie przynosiły oczekiwanych wyników. Jego twórczość zawsze była w centrum uwagi i wywoływała wiele emocji wśród fanów. Mimo że Unboxal nie nagrywa filmów na swój kanał, jego społeczność nadal go wspiera i czeka na jego powrót. Czy jeszcze zobaczymy powrót Pawła na kanale Unbox? Dowiemy się tego z biegiem czasu. A wy co sądzicie o twórczości Unboxala? Czekacie na jego powrót? Dajcie znać w komentarzu i zostawcie subskrypcję na tym kanale razem z łapką w górę, aby być na bieżąco. Dziękuję grze Hero Wars za bycie sponsorem tego materiału. Kliknij w link w opisie lub zeskanuj kod QR, aby zagrać w Hero Wars już teraz.